Dzień dobry Państwu wszystkim. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. To dla mnie bardzo miłe móc w tak doborowym towarzystwie osób zainteresowanych problematyką zwierzęcą i stykiem z problematyką prawną o czymś tak fundamentalnym jak kwestia czy pewna perspektywa podmiotowości zwierząt rozmawiać. Oczywiście o tym już pani redaktor Siedlecka wspomniała, no, można spojrzeć na to pojęcie w ten sposób, że wszyscy wiemy, że w obecnym stanie prawnym zwierzęta podmiotowości nie mają, w związku z czym to moje wystąpienie by mogło być bardzo krótkie w gruncie rzeczy. I o tym, że one jej nie mają, nie jest ona im przypisywana, się dość boleśnie co pewien czas przekonujemy, czego przykładem jest wyrok o uboju rytualnym, ale się przede wszystkim boleśnie, o wiele bardziej boleśnie się o tym przekonują niestety zwierzęta, że im tej podmiotowości nie przypisujemy. Nie jest to żaden ewenement, że tak powiem, naszego stanu prawnego, bo o takiej podmiotowości trudno mówić zwierząt gdziekolwiek i właściwie trudno mówić kiedykolwiek. No jedynym właściwie jakimś takim, myślę, że pan doktor Gogłoza, który będzie mówił po mnie, szerzej to rozwinie, ale jedynym właściwie takim rodzajem parapodmiotowości, no to, że możemy mówić w tych procesach zwierzęcych odpowiedzialności zwierząt, ale to była podmiotowość jakby odwrotnie rozumiana od tej, jakiej my oczekujemy, znaczy polegająca raczej na możliwości ponoszenia odpowiedzialności, a nie podmiotowość polegająca na zdolności do tego, żeby posiadać uprawnienia. Więc ja będę mówił nie tyle o podmiotowości zwierząt, co raczej o problemie podmiotowości zwierząt, czy pewnej perspektywie, tak, pewnej możliwym sposobie myślenia o tym, jak to podmiotowość zwierząt rozumieć, zwłaszcza w kontekście tego, że w wielu miejscach świata tego rodzaju spory i tego rodzaju coraz bardziej realne przypadki prób przypisywania takiej podmiotowości się pojawiają. To sprawy szympansów amerykańskich są tego bardzo dobrą ilustracją i można powiedzieć, że w pewnym sensie coś wisi w powietrzu, jeżeli chodzi o to jakby dalsze przekwalifikowywanie statusu zwierząt z punktu widzenia prawnego. Więc Więc oczywiście muszę zacząć od dwóch słów takich, no, można powiedzieć, definicyjnych, a przynajmniej przybliżających takie standardowe rozumienie podmiotowości w prawie, więc tak najprościej mówiąc, prawnicy przez podmiotowość rozumieją zdolność do posiadania uprawnień bądź obowiązków i podmiotem prawa w tym rozumieniu dla tych z Państwa, którzy macie za sobą wykształcenie prawnicze, przepraszam, że mówię oczywistości, no podmiotem prawa jest ten, kto może takie uprawnienia bądź obowiązki posiadać, komu one mogą być przypisywane. I w pewnej tradycji, można powiedzieć, myślenia prawniczego, prawnicy dzielą świat tak nie na przedmioty i podmioty, tylko raczej na rzeczy i osoby. To jeszcze się wywodzi od prawa rzymskiego, tam po raz pierwszy sformułowano w instytucjach Gaiusa taką myśl, że wszystko na świecie, wszystko co jest regulowane prawem, to są albo rzeczy, albo osoby, albo czyny. Więc wyłączywszy tę kategorię czynów, no to mamy pewne źródło tego, czym do dzisiaj się posługujemy, czyli przeciwstawieniem rzeczy i osób. Z niewielkimi wyłomami jakby ten dychotomiczny podział rzeczywistości w myśleniu prawniczym przetrwał. No i te osoby mogą mieć charakter osób fizycznych, czyli w uproszczeniu mówiąc ludzi, bądź też być osobami prawnymi, czyli znowu nie wdając się specjalnie w szczegóły, pewnymi tworami organizacyjnymi, służącymi jakiejś tam uporządkowanej współpracy ludzi po to, żeby jakieś tam cele realizować. To, co jest kluczowe z punktu widzenia możliwości myślenia o podmiotowości zwierząt, to pewna teza, która jest we współczesnej teorii prawa dość powszechnie podzielana, mianowicie, że podmiotowość prawna jest pewnym tworem konwencjonalnym, czy to samo prawo
tworzy to pojęcie, tworzy taką instytucję i to samo prawo decyduje, komu ona będzie przypisywana, czy komu jest przypisywana, a komu jest odmawiana. Jak się spojrzy historycznie rzecz biorąc, prawda, na ten krąg podmiotów prawa, no to widzimy, że on się bardzo, że on bardzo głęboko ewoluował. Prawda? Mnóstwo kategorii ludzi było wyłączanych, była im ta podmiotowość odmawiana. I to, co my dzisiaj rozumiemy przez osobowość, że każdy człowiek od urodzenia do śmierci jest osobą fizyczną, jest, musi być traktowany jako podmiot, nie jest czymś, co jest jakimś uniwersalium prawnym, tylko jest pewnym stosunkowo świeżym dorobkiem, można powiedzieć, myśli prawniczej. I nie ma żadnych powodów, żeby sądzić, że ta ewolucja pojmowania podmiotowości prawnej na tym naszym dzisiejszym rozumieniu się zakończy. Tak? Ona, znaczy każdej epoce się być może tak wydawało, że to, co ona uważa na temat takich pojęć jak podmiot prawa, to już jest jakby ostateczne przezwyciężenie różnych tam przesądów, zabobonów z przeszłości, abyśmy dotarli do jakiegoś końca historii. Nigdy tak nie było, nie ma specjalnych powodów, żeby sądzić, że dzisiaj jesteśmy już w tym, na tym finalnym etapie. Prawdopodobnie to pojęcie będzie ewoluowało dalej, tak jak ewoluowało do tej pory. To, jak ono jest dzisiaj, znaczy czy, jakim myśleniem ono jest podbudowane, tak? to traktowanie podmiotowości jako cechy przysługującej wyłącznie ludziom jako osobom fizycznym lub ich tworom, zakładanym przez nich tworom organizacyjnym jako osobom prawnym, jest jakby podbudowane na pewnej, można szumnie powiedzieć, filozofii prawa, tak? W pewnym obrazie świata, tak? Obrazie świata, któremu hołdują prawodawcy, obrazie świata, który nazwałbym humanistycznym, antropocentrycznym, szowinistycznym, można powiedzieć, czyli takim, którego istotę wpisane jest jakieś zasadnicze przeciwstawienie człowieka reszcie przyrody. Tak? Człowiek jest bytem wyjątkowym, zwykle to w prawie znajduje wyraz w pojęciu godności człowieka, czyli jakby ten obraz świata, prawny obraz świata, który można zrekonstruować, czytając przepisy dotyczące i praktykę prawniczą dotyczącą podmiotowości, no z grubsza rzecz biorąc, tak, jakby można tam dopatrzeć się takiego myślenia, że każda istota ludzka rodząc się, a może nawet wcześniej, z chwilą poczęcia, uzyskuje pewien tajemniczy przymiot nazywany godnością i przez to, że ma tę godność, ten przymiot, to jest swego rodzaju przepustka do kręgu osób, prawda, no, a ponieważ podmiotami mogą być tylko osoby, no to siłą rzeczy tylko ci ludzie mogą być tymi prawdziwymi, realnymi podmiotami prawa, bo im ten przymiot przysługuje, a nikomu innemu nie, czyli niczemu innemu nie przysługuje. To właśnie określił jako pewną ideologię, aksjologię humanizmu prawniczego, która jest jakby wyjaśnieniem, dlaczego w ten, a nie inny sposób dzisiaj tę podmiotowość prawo ujmuje tak, a nie inaczej. Ale to jakby ta humanistyczna aksjologia prawa się coraz wyraźniej kłóci, można powiedzieć, z pewnym konkurencyjnym obrazem świata, który jest coraz lepiej jakby uzasadniony, coraz wyraźniej się wyłania z nauk przyrodniczych, no, XIX wieku, prawda, od jakby rozwoju ewolucjonistycznej wizji świata. My jakby coraz trudniej nam przychodzi myśleć w takich dychotomicznych kategoriach, że człowiek z tą swoją godnością to jest coś zupełnie innego, prawda, jak gdyby oderwanego od reszty przyrody, która tego przymiotu jest pozbawiona. My jakby mamy coraz wyraźniejszą świadomość pewnej ciągłości, prawda, ciągłości rozwoju ewolucyjnego, wyłonienia się z człowieka jak gdyby po milionach lat ewolucji i jakby wyłonienia się zdolności umysłowych, świadomości człowieka jako pewnego produktu rozwoju rozmaitych komponentów, które pojawiły się o wiele wcześniej niż nasz gatunek. No jakby pewną tego konsekwencją jest uświadomienie sobie, że przynajmniej pewne prostsze formy świadomości, zwłaszcza doznaniowej, emocjonalnej, są obecne w świecie zwierząt o wiele szerzej niż tylko w naszym gatunku. A jakby dowodem na to, że nawet prawodawcy byli zmuszeni do tego, żeby to jakoś uwzględnić, jest to zjawisko dość powszechne w naszej kulturze prawnej zachodniej, które my nazywamy dereifikacją zwierząt, czyli wyłączeniem zwierząt z tej kategorii prawnej rzeczy, przy jednoczesnym niewłączeniu ich do kategorii osób. Więc jak Państwo porównacie to, prawda, z tą głęboką tradycją myślenia prawniczego, gdzie wszystko się dzieli na rzeczy albo na osoby, to jak nagle się pojawia taka gigantyczna kategoria, która nie jest ani jednym, ani drugim, no to rzecz jasna jakby
wywołuje to ogromne zamieszanie i że tak powiem, w bardzo wyraźny sposób wskazuje na pewną tymczasowość tego stanu rzeczy. Prawda? Znaczy, po pierwsze, jeśli mamy zwierzęta, które nam nie pasują ani do kategorii rzeczy, ani do kategorii osób, no to jakby sam ten dualizm pojęciowy staje pod znakiem zapytania. To być może po prostu ta kategoryzacja jest zbyt uboga. A z drugiej strony, jak gdyby wszyscy mają pełną świadomość pewnego niedosytu skutków prawniczych dereifikacji. Ta dereifikacja była zrobiona po to, jest robiona po to, żeby zapobiec traktowaniu zwierząt jako rzeczy, jako obojętnych moralnie przedmiotów, które nie mają żadnych swoich własnych interesów subiektywnych czy jakichś moralnie istotnych roszczeń, że tak powiem, w stosunku do człowieka. No i jak się okazuje, sama dereifikacja tego efektu nie wywołuje, prawda? To znaczy taka deklaracja gdzieś tam w ustawie, że zwierzę nie jest rzeczą, w bardzo niewielkim stopniu przekłada się na praktyczne ich traktowanie. Zresztą ani teoretycznie rzecz biorąc, czy pojęciowo rzecz biorąc, ten stan rzeczy nie jest wystarczający i satysfakcjonujący, ani praktyczny. To rodzi za sobą te postulaty, o których już wspomniała pani redaktor, mianowicie personifikacji zwierząt, tak? Zwłaszcza tych najbliższych nam, przede wszystkim chodzi o szympansa, ale też również tego typu poglądy się pojawiają w odniesieniu na przykład do delfinów. Znaczy, żeby je włączyć po prostu do kategorii osób, tak? Nie tylko traktować jako nie rzeczy, ale jako po prostu osoby i te procesy, za którymi stoi organizacja Non-Human Rights Project Stephena Weissa, o te szympansa w Ameryce walczą, one właśnie jak gdyby opierają się na takim rozumowaniu, że szympanse są na tyle bliskie nam, że uzasadnione jest włączenie ich do kategorii po prostu rodzaju osób tak samo, czy jakby na takich samych zasadach jak ludzi. To jest kierunek, który rzeczywiście budzi moje wątpliwości. On jest przede wszystkim, jak gdyby, to nie jest przypadek, że te procesy się jak do tej pory wszystkie kończyły fiaskiem. Po pierwsze dlatego, że to wywołuje pewne zrozumiałe obiekcje ze strony przede wszystkim sądów, no bo tam jak gdyby na nie odpowiedzialność za rozstrzygnięcie tych spraw spada, ale u nas nie trudno sobie wyobrazić identyczne obiekcje ze strony prawodawców. Tak? To znaczy, że jednak po pierwsze są istotne różnice pomiędzy ludźmi, a nawet najbliższymi nam zwierzętami, które jakby są argumentem za tym, żeby ich nie traktować jako tego samego rodzaju podmiotów, tego samego rodzaju osób. A po drugie pewna obawa co do tego, jak daleko poszłyby konsekwencje z takiej tak rozumianej personifikacji zwierząt. Tak? Znaczy to, co to znaczy, że wszystkie prawa, które przypisujemy ludziom, miałyby być też jakoś mutatis mutandis przypisywane zwierzętom, jakby to jest traktowane jako pewien kontrargument ad absurdum, tak bym powiedział. A po drugie, i to jest być może jeszcze ważniejsze, mianowicie jakby taka w domyśle jakby usunięcie kryterium przynależności gatunkowej przy przypisywaniu osobowości fizycznej jakimś tam istotom, rodzi jeszcze poważniejsze wątpliwości co do tego, czy nie będzie to pośrednio się odbijało, tak, na jakimś postawieniu pod znakiem zapytania traktowania podmiotowego przynajmniej niektórych istot ludzkich. Tak? To znaczy wszyscy znamy ten słynny przypadek, znaczy argument z przypadków skrajnych, tak, że jakiekolwiek cechy umysłowe weźmiemy pod uwagę, to zawsze jesteśmy w stanie znaleźć takie zwierzęta, które posiadają te cechy w większym stopniu niż przynajmniej niektórzy ludzie. Co jest standardowo wykorzystane jako argument za jakby respektowaniem, prawda, statusu moralnego zwierząt. Natomiast ten argument w tym kontekście bardzo łatwo jest odwrócić, tak, i powiedzieć, no skoro przynależność gatunkowa się ma nie liczyć, no to znaczy, że jeżeli będą takie skrajne przypadki istot ludzkich, które nie mają nawet takich przymiotów umysłowych, jak te personifikowane przez nas zwierzęta, to znaczy, że one miałyby być gorzej traktowane, tak? Czyli jakby jeszcze mniejsze miałyby racje, istniałyby jeszcze słabsze do tego, żeby im tą podmiotowość przypisywać. Więc to są wszystko jakby czynniki, które właściwie nie tylko utrudniają, ale myślę, że niemal wykluczają szansę powodzenia jakby przeforsowania czy na poziomie prawodawstwa, czy orzecznictwa sądowego w krajach precedensowego, żeby zwierzętom taki status osób w tym tradycyjnym rozumieniu przyznać. Więc w moim przekonaniu sensowne jest myślenie nieco inne, mianowicie nie tyle odrzucenie tej humanistycznej aksjologii prawa, co jakby pewne jej zrewidowanie, to znaczy usunięcie z niego pewnego elementu ekskluzyjnego, tak? Bo ten
zastana aksjologia humanistyczna, ona się opiera jakby na dwóch przesłankach. Że człowiek ma pewien przymiot, który mu daje wartość moralną, tak? Człowieczeństwo niesie ze sobą pewien ładunek roszczeń moralnych, a jednocześnie a contrario, mówiąc po prawniczemu, tak? Ponieważ inne istoty tego, tej przynależnością, tą przynależnością gatunkową się nie legitymizują, tak? No to tym samym jakby one tej wartości moralnej na jakiejkolwiek innej podstawie nie mogą mieć. I wydaje mi się, że jakby pewną szansą i znacznie jakby lepsze perspektywy stwarza jak gdyby próba pogodzenia tych dwóch rzeczy, tak? To znaczy z jednej strony uszanowania tej tradycji humanistycznej, przypisywania wartości moralnej każdej istocie ludzkiej, tak ze względu chociażby na samą przynależność gatunkową, tak jak to się dzieje przy pomocy tego pojęcia godności, ale jednocześnie traktowanie tego jako nie ekskluzywnego klubu, prawda, do którego jedyną przepustką jest przynależność gatunkowa, ale dopuszczenie, że pewien podobny status moralny może wynikać z innych niż tylko bycie człowiekiem przesłanek i w związku z tym jakby nie ryzykując jakiegoś ograniczenia podmiotowości jakichkolwiek istot ludzkich, jakby myśleć o rozszerzeniu tej kategorii na także inne pozaludzkie istoty. To wymaga moim zdaniem pewnego kroku pojęciowego, mianowicie odrzucenia tego, co też jest głęboko zakorzenione w myśleniu prawniczym, czyli utożsamiania podmiotowości i osobowości. Tak? Znaczy, dopóki bycie osobą jest warunkiem sine qua non bycia podmiotem prawa, to daleko nie zajdziemy, krótko mówiąc. Tak? Znaczy, jedyną szansą jest oderwanie od siebie tych dwóch pojęć, co w jakiejś zalążkowej postaci swoją drogą da się w rozmaitych poglądach czy koncepcjach prawniczych znaleźć. I traktować jakby osobę tylko jako jeden z możliwych typów podmiotów prawa, tak? I w ten sposób jak gdyby jakąś możliwość na upodmiotowienie zwierząt stwarza jak gdyby, tak? Jakby odróżnienie czy wyodrębnienie dwóch typów podmiotowości. Po pierwsze podmiotowości osobowej, tej zarezerwowanej dla ludzi, tak? Która obejmuje zdolność do posiadania wszelkich, przynajmniej potencjalnie wszelkich uprawnień i obowiązków, od czegoś, co można było nazwać podmiotowością nieosobową, to jest termin, który skonstruował, że tak powiem, profesor Elżanowski, ja to adaptuję tutaj do jakby problematyki prawnej, która obejmuje tylko jakby pewien elementarny poziom zdolności do posiadania interesów zasługujących na ochronę prawną. Tak, do pewnej prawnej ochrony elementarnych, żywotnych interesów, które taki nieosobowy podmiot może posiadać. I jakby tym samym, prawda, jakby tych interesów, które mogą być ważone, przeciwstawiane interesom ludzi we wszystkich tych praktycznych kwestiach, prawda, z którymi się na co dzień stykamy, wtedy, kiedy interesy kulinarne na przykład kolidują, prawda, z prawem do tego, żeby nie cierpieć, czy prawem do życia, czy innymi tego rodzaju interesami, które da się sensownie przypisywać zwierzętom. Jakby to mogło wyglądać od strony jakby realizacji prawnej, tak, no to po pierwsze wydaje mi się, że nie ma co o tym w ogóle myśleć bez konstytucjonalizacji statusu zwierząt. Co nie jest niczym jakby niewyobrażalnym, bo to jest już w tej chwili, no, może nie powszechne, to za dużo powiedziane, ale nic nadzwyczajnego. To znaczy w wielu konstytucjach zwierzęta się w różnym kontekście pojawiają. W niektórych jako również w kontekście po prostu humanitarnej ochrony, respektowania ich statusu. No, Szwajcaria jest tu europejskim przykładem, ale również Słowenia na przykład, prawda, czy stara konstytucja serbska. Więc to nie są kraje, które by słynęły z jakiejś nie wiadomo jakiej wiodącej roli w dziedzinie praw zwierząt. Aż po bardzo egzotyczne przykłady, jak na przykład konstytucja Indii, która zawiera coś, co w ogóle byłoby nie do pomyślenia z punktu widzenia jakby naszej kultury prawnej, mianowicie konstytucja Indii zawiera obowiązek odczuwania współczucia przez każdego wobec zwierząt. Tak? To jest bardzo głęboko wpisane, że tak powiem, w tę specyfikę myślenia, prawda? Tamtej kultury. No ale jakby pomijając to jak gdyby tą specyfikę już właśnie taką lokalną, no to samo dostrzeżenie zwierząt na poziomie konstytucyjnym nie jest żadnym postulatem, do którego nasza kultura prawna by była niedojrzała. No i tak mniej więcej to się nie chodzi o precyzyjne brzmienie, tylko o pewną ideę, prawda, jak tego rodzaju upodmiotowienie bez personifikacji mogłoby w praktyce wyglądać. Dwa słowa komentarza. Otóż po pierwsze
to, co tu jest jakby milcząco, czy nawet nie aż tak milcząco założone, to to, że kryterium tego upodmiotowienia są zdolności sensytywne, że tylko te zwierzęta, które są zdolne do odczuwania cierpień, więc no w uproszczeniu mówiąc kręgowce, prawda, z niewielkimi może wyjątkami na korzyść poszczególnych gatunków również zwierząt bezkręgowych. Po drugie, chodzi tutaj może realnie tylko o podstawowe interesy, prawda, to znaczy tylko te najbardziej żywotne, te gdzie to naruszenie jest najbardziej drastyczne. No i po trzecie, tutaj może chodzić wyłącznie tak, o ochronę zwierząt przed ingerencją ze strony, nie ochronę wszelkich interesów, czy w każdej sytuacji, tylko wtedy, kiedy naruszenie tych interesów jest jakby efektem działalności człowieka, prawda? Czyli to zmierza do tego, żeby jakby ta formuła nie była podatna na te najbardziej typowe argumenty przeciwników, tak? Że to, co chcecie chronić ofiary przed drapieżnikami na przykład, prawda? To, co będzie zabraniać kotom, prawda, polować, no przecież nie, oczywiście, że nie, prawda? Tu chodzi tylko i wyłącznie o ten zakres, za który człowiek ponosi odpowiedzialność, prawda? Za to, co sam robi zwierzętom, jak gdyby, co jest od jego decyzji zależy, w jaki sposób to będzie robił lub czy w ogóle to będzie robił. Więc w tym znaczeniu, prawda, jakby to jest oczywiście niewiele w stosunku do tego, jak idealny świat arkadyjski, w którym zwierzęta w ogóle nie cierpią, mógłby wyglądać. To rzecz jasna, żadne takie panaceum na wszystkie problemy, jakie zwierzęta w związku z istnieniem naszego gatunku mają, nie jest. Co więcej, to jak gdyby nie ma co przeceniać spodziewanych efektów doraźnych tego rodzaju podmiotowości, prawda? To znaczy to nie jest żadna czarodziejska różdżka, że na drugi dzień, prawda, Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał zupełnie inaczej, prokuratorzy czy policja nie będzie umarzała takich spraw i tak dalej. Oczywiście te wszystkie problemy dalej będą istniały, natomiast jakby tworzy pewien inny punkt wyjścia, prawda? Inną podstawę myślenia prawniczego, co w dalszej perspektywie, jak gdyby, jak sądzę, ułatwia pewne mentalne zmiany również w środowiskach prawniczych, prawda? No bo to ostatecznie od tego, co ci prawnicy myślą na temat zwierząt, to te decyzje zapadają, z bliska się przyglądając temu, jak dochodziło do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego, no to mieliśmy tego bardzo widoczne dowody, tak? Jak bardzo to zależy od tego, jaki jest background kulturowy poszczególnych sędziów, prawda? Jakby jakie miejsce zwierzęta w ich wizji świata zajmują, a to miejsce jest w pewnej mierze uzależnione również od tego, jakby edukacji, tej indoktrynacji w toku edukacji prawniczej, prawda, przesiąkania pewną wizją świata narzucaną przez regulacje prawne, od konstytucji poczynając po szczególne ustawy kończąc, więc jakby w tym sensie to miałoby przekształcić właśnie ten kontekst, w którym rozumowanie prawnicze się odbywa, a to, że to nie jest radykalna propozycja, moim zdaniem jakby zaletą tego jest to, że nie jest to coś, co jest z góry w moim przekonaniu skazane na niepowodzenie. Znaczy, to nie jest propozycja, która nie ma szans na cokolwiek innego niż wykpienie, tak? To znaczy, jakby chciało, prawda, coś takiego jak Human Rights Project w Stanach, prawda, zróbmy z szympansów osoby fizyczne, tak? No to reakcji nie trudno jest się domyślić, prawda? Nie ma po prostu żadnych na to szans. Natomiast jakby poszukiwanie właśnie jakiejś formy podmiotowości nieosobowej, innej niż, świadomie innej niż ludzka, stwarza w moim przekonaniu przynajmniej jakąś rozsądną perspektywę, że prędzej czy później się uda tego rodzaju rozwiązania, do tego typu rozwiązań, jakąś tam większość parlamentarną czy konstytucyjną przekonać, tak? Więc o tym już wspomniałem, zanim zdążyłem to wyświetlić, że jakby idea jest bardziej długofalowa niż doraźna, o tym mówiłem. Znaczy, najkrócej mówiąc, jak gdyby to, co miało być największą wartością tego rodzaju podmiotowienia, jest pewne zastąpienie pojęciowe. Tak? Znaczy, do tej pory my prawa zwierząt traktujemy co najwyżej, nawet jeżeli nie traktujemy tego jako zupełną metaforę. Mówię, my prawnicy, tak? W imieniu środowiska prawniczego, oczywiście nie do końca się identyfikuje z takim sposobem myślenia, ale prawnicy, jeżeli w ogóle się godzą na taki termin jak prawa zwierząt, to traktują wyłącznie jako pewne odbicie, refleks obowiązków człowieka. Tak? Zwierzęta mają prawa, które są tylko i wyłącznie pochodną, tak, tego, że nałożyliśmy na ludzi pewne ograniczenia, pewne obowiązki. I tylko w tym sensie można ewentualnie mieć o prawa zwierząt obecnie.
Natomiast tutaj chodziłoby o to, żeby zasygnalizować odwrócenie tego. Także to obowiązki człowieka są konsekwencją tak, tego, że respektujemy pewne, dostrzegamy i respektujemy pewne interesy zwierząt. Tak? To one są źródłem, a te obowiązki człowieka są co najwyżej odbiciem tego, że te interesy zwierzęta naprawdę mają. Prawda? I jak gdyby to przeorientowanie tutaj miało być jakby najważniejszym tego efektem, choć z pełną świadomością, że jakby i tak ostatecznie jakby wszystkie te problemy w poszczególnych, konkretnych sprawach hodowli, uśmiercania, eksperymentów i tak dalej, bezdomności, prawda, one i tak wymagałyby rozwiązań innych niż mamy obecnie na gruncie już szczegółowych aktów normatywnych, no tym niemniej jak gdyby punkt wyjścia, jak sądzę, byłby znacząco inny. Bardzo dziękuję.